Siema, siema, witam serdecznie i zapraszam na 43. odcinek z serii Zagrajmy w dziedzictwo Hogwardu. Jesteśmy w wieży życzeń, co w pokoju życzeń i zaraz pogadamy ze Smykiem, bo chcę z nami porozmawiać, widzę. Nie wiem, czy otrzymam od niego jakieś nowe zadanie, czy co, zaraz zobaczymy, o co chodzi. Cześć Smyku, chciałeś ze mną porozmawiać. Tak, to jest nowe zadanie. Hello, Deke. You wanted to talk to me. Indeed. Deke thought you might want to learn how to build a breeding pen, so that you can breed beasts. Zagrodę hodowlaną? O matko. That sounds like a very good idea. Rescuing and breeding beasts go hand in hand. Young beasts are particularly vulnerable to poachers. Breeding beasts here in the room will allow us to keep the younger ones safe. I see. What do I need to do? First, bring a pair of beasts to the room. One male, one female. Deke suggests rescuing thestrals, as they're at great risk from poachers. Noble creatures, but their relationship with death gives them a bad reputation. They're prized by poachers for their tail hairs. I've seen thestrals before, but where would I find a pair of them nearby? Deke has seen some wild thestrals not too far from the Hogwarts grounds. Then you'll need to purchase a spellcraft for the pen from Tomes and Scrolls and gather the materials it requires. Once you've rescued the thestrals and you have the spellcraft, you come and find Deke. Okej, okay, co to za zadanie? Źrebie umarłych. Okej, okay, thestrala już jednego mam, tylko że... Czekajcie, uratuj samicę Thestrala, kupę magiczny wzór zagrody hodowlanej. Okej, okay. Zobaczmy mapkę. Mapa świata. I tutaj mamy właśnie legowisko Thestrali. Ja tutaj tego Thestrala jednego mam, tylko nie wiem czy samicę czy samca. Przeniesiemy się tutaj oczywiście. A zakupić zwój to zaraz zobaczymy. Na razie spróbujemy złapać tego Thestrala. Powiem wam, że wcale to nie jest takie łatwe. Wcale to nie jest takie proste. Najlepiej tutaj sobie użyjemy zaklęcia kontroli. A, bo dwa razy to samo jest. Okej. Okay. Albo kontroli, albo... tak, to jest to. To źle sobie to wziąłem. Okej, okay, tak. Dobra, będziemy polować. Zwróć uwagę, że mamy zimę. Zmieniła nam się tutaj cała aura. Jest całkiem inaczej to wszystko wygląda. Nie wiem, czy ja tutaj kupię jakiś zwój hodowlany. Miotła za 5000. Dajcie spokój. Wiecie co, ja sobie aha, nie zidentyfikowałem przedmiotów. Kurde. No nie, zaraz i tak wrócimy. Do pokoju. Może na razie tego nie będę. O, tu mamy legendarny przedmiot na chyba 33 poziomie. Szkoda, że pojedynczo musimy to sprzedawać. Może z czasem producent wpadnie na pomysł, żeby jakoś to usprawnić. O, to sprzedamy. Niebieskie przedmioty to. Kurczę, patrzcie, ile mamy tych przedmiotów. Wow. Śmigamy. Śmigamy. Powiem wam, że wcale to nie jest takie łatwe. A ja jeszcze mam samicę, kurde, złapać. O kurde. Czekaj, zrobimy to jeszcze raz. Ja bym próbował odlecieć. No i proszę. A, się tak to jest. No i uciekł nam z kubańc. Powiem wam, że ostatnio, kurde, miałem z tym mega problemy. Kurde, pieczone. No i patrzcie, nie mogę tutaj puścić czaru, cholera. To jest jakaś paranoja, no. Chyba, że ja tutaj muszę tylko podejść. A nie, to nie ma znaczenia. Kurde, to jest popierdzielone. Z tym łapaniem. Shit. Chyba, że jakiś dłuższy czas. A wiecie co, możemy zrobić jeszcze jedną rzecz. Sobie przypomniałem.
Tu mamy talenty i tutaj coś takiego mamy jak pokój życzeń i tutaj możemy nabyć, tak, czas trwania efektu eliksiru skupienia zostanie wydłużony, jeśli dowolne zaklęcie zestawu zaklęć zostanie w tym sensie rzucone. Znacząco zwiększa zasięg i obrażenia efektu mikstury. No to to sobie weźmiemy, bo to się przyda. I tutaj jeszcze jest jeden czar. Eliksir Maxima sprawia, że ataki zadają większe obrażenia i przełamują tarczę wrogów. To mam efekt niewykrywalności. Tu są... to nie. Mam dwa punkty. Weźmy to, bo czasami tak używam, ten biegłość eliksiru Maxima. A jeden punkcik sobie zostawimy. Najgorsze to, że podczas lotu też nie możemy używać... Ale to daleko jest, widzicie. Ten czar tylko chwilkę trwa. O, widzicie. No i dupa. No ja za chwilę dam to zniknie, tak? A kurde, jakie to jest popierdzielone, no. Nie ma szans, tutaj on musi wylądować. Bo jak nie wylądujemy... Czekajcie, teraz mamy tutaj typka. Może teraz nie odleci. Jest, ale czy to jest samica? Tego nikt nie wie. A jest, samiczka. O, w sumie już tego nie będę łapał drugiego, po co mi. Kub magiczny, wzór zagrody hodowlanej. No tutaj widzicie, żeby złapać tego testral, to on musi, kurczę, być na ziemi. Bo jak jest w powietrzu, to odlatuje zaraz. Czekajcie, bo może użyję szybkiej podróży, po co będę leciał 800 metrów. Aha, gdzie ta gra mnie kieruje? O, shit, nie ma znacznika? No, bacziu, lecimy. Bo oglądamy trochę świat, bo się zmienił, widzicie, jest wszystko takie zaśnieżone, naprawdę fajnie to wygląda. Zaraz wrócimy do smyka, tylko że... Ale powiem wam, po co mi tutaj jakaś zagroda? A tutaj nie potrzebuję aż... A, tutaj mamy ten... Nie potrzebuję tego... Zobacz bardzo tych zwierząt. Przyznam szczerze. I tutaj będziemy musieli zniszczyć te proste. No i tu gdzieś jeszcze jest jeden. Zresztą chyba jest 4 czy 5. A tu jest schowany. Jeszcze 13 tych zagadek Merlina przed nami. Może więcej, bo mamy wyzwanie. Ukończy 20 tych, widzicie? Czekajcie, nie wiem, czy to się pojawi. Nie, nie pojawiło się to. No, no nic. Unieść błoto ryja za język. Dobra, nie chce mi się tego robić. O kurde, a co to się stało? Hogsmeade, here I come. O, tu jeszcze jakieś zadanie się pojawiło chyba nowe. No, fakt. O kurde. Ja pierdziu, nie skoczymy tam. Kolejne zadanie, zaraz sobie może je zrobimy. Na razie go nie będę aktywował, ale tutaj wrócimy za chwilę. Pewnie. Czekaj, nie wiem, czy to jest zaznaczone na mapie. Jest to zaznaczone. Odpryszczacz. Nie, odpryszczanie. No dobra. Tutaj jeszcze jest sporo rzeczy do zebrania.
chociażby za... jakaś skrzynia. O, to możemy zwierzaki chyba kupować. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hare. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently, had a bad experience with someone shipping them hare for my Wampus cat. Must have been someone from a... Anyway, always have... Nie chcę tego słuchać. But people can... I can imagine that... Truer word. Now, take all the... What do you have for... Nie chcę słuchać tej historii. To możemy sprzedać. Całkiem sporo tutaj można zarobić, łapiąc właśnie i sprzedając zwierzęta. Stul się, kurde, nic nie mogę powiedzieć. Gadaj, gadaj jak najęta, no. Tutaj mamy masę jeszcze rzeczy do zebrania. Ta skrzynia jest zebrana, tutaj coś jest, a to też jest otwarte. Ciężko tutaj, powiem wam, będzie znaleźć te wszystkie pozostałe rzeczy. Tu musimy podejść do budynku, żeby nam skan pokazał, że coś jest. Just let me know if there's something in particular you're looking for. O, zagroda, tysiaka muszę wydać. Now I can conjure a breeding pen in the room. Best get back to Deke with the Thestrals. Dobra, tyle. Aha, czekajcie, to jest jeszcze jeden. A dobra, nieważne. Wróćcie do pokoju życzeń i spotka się ze Smykiem. Okej, przy okazji sobie zidentyfikuję przedmioty. Powiem wam szczerze, że nie będę się bawił w jakieś hodowanie. Aczkolwiek tutaj trochę tych przedmiotów, składników będę potrzebował na ulepszenia, tak? Wiecie, o co chodzi. Ulepszenia przedmiotów. Tylko te przedmioty będziemy ulepszać dopiero jak zdobędę ten maksymalny poziom. Tak, żeby wszystkie przedmioty, które znajdziemy, były mocne na 40 poziomie. Wtedy będzie można ulepszać. I've rescued the Thestrals and bought the spellcraft for the pen. Excellent. Now, to breed your Thestrals, simply release them into the same vivarium in which you conjure the pen. Then use the pen to start the process. Come and see Deke when you're finished. I shall. I wonder where I should conjure their pen. O kurde. Ej, jak tu przejdziemy? Aha. Kolejne pomieszczenie. Swamp. O, bagna tu mamy. Ja nie muszę tutaj chyba ich umieszczać w tym, na tych bagnach, nie? Deke never grows tired of the room's surprises. We now have the perfect place for those Thestrals. Please let Deke know once you've bred them. Wiecie co? No właśnie, chyba nie wiem, chyba ich tutaj nie muszę umieszczać w takim razie, bo ich chyba mam tutaj te strale, tak? Bo już nawet nie pamiętam, gdzie je umieszczałem. No czekajcie, jak tu jest? O, tu jest testral. Przejdź do inwentarza F. Professor Howell will never believe this. Chyba, że tu mogę umieścić. A nie, tu się nie da, dobra. Bo one na bagnach żyją. Ale kurczę, powiem wam, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, gdzie one są hodowane, te zwierzęta. Czy na bagnach, czy nie na bagnach. No, mamy samiczkę i samca. Tak, tutaj możemy nakarmić. Trójeczka. A jeszcze pytanie, jak... W jaki sposób tutaj mam wyczarować zagrodę hodowlaną? Aha, H.
Nie, tutaj tego nie ma. Aha, czekajcie, może nowy czar się pojawił? Nie. O kurde, jak tu wyczarować mam? Jak ten czar tutaj wyczarować? No ja, a tu jest czar do budowania. Okej, okay, dobra, jest. Akcesoria dla zwierząt, przymioty na świeże powietrze, elementy budowlane i na wierzchnię. O kurde, patrzcie, ile tutaj rzeczy fajnych jest. O wow. Ja pierdzielę. Fajne, możemy sobie tutaj kurczę różne rzeczy stawiać. Uhuhu. Dobra, zagroda hodowlana. Sobie gdzieś to może postawię z boku, nie? Żeby to bardzo nie przeszkadzało. Teraz muszę tylko wykorzystać zagrodę hodowlaną i zachęcić te strale do rozmnażania. Okej. Okay. Skrzynia z zabawkami dla zwierząt. Karmik dla zwierząt. Przymioty na świeże powietrze. No fajne są tu takie różne rzeczy, widzicie? Możemy sobie stawić. Wow. Co to jest to? W jaki sposób mam tutaj zachęcić te strale? Źrebie umarł. Teraz muszę tylko wykorzystać zagrodę hodowlaną. Okej, okay. Użyj zagrody. I co ja tutaj? One same sobie tu przyjdą? A, to muszę 30 minut czekać. Dobra, wiecie co? To w międzyczasie zrobimy sobie inne zadanie w takim razie. Niech sobie tutaj ten czas leci. Wrócimy do tego tutaj później. Bagno to bagno. Okej. Okay. Wyjdźmy stąd, wrócimy tutaj później. Aha, muszę zidentyfikować przedmioty. Wrócimy tutaj za chwilę. Później pewnie zrobię cięcie, bo 30 minut musimy odczekać. To więc to trochę pewnie zajmie. O, ho, ho. Wszystkie przedmioty są lepsze. No bo będziemy zakładać, co my tu mamy. Rękawiczki zostają. 88. A tu jest 33 poziom. W sumie może być taką ciekawa ta maska jest. 69-70. To jest słabo. 96. Wow, ofensywa. Osiemdziesiąt osiem. A możemy sobie ten płaszcz zmienić już. Od czasu do czasu możemy sobie to pozmieniać. Możemy teraz tak, tutaj jest ulepszony ten przedmiot, ten jest ulepszony, ten nie jest ulepszony. To sobie raz możemy ulepszyć. Więcej nie będę wydawał, bo mi szkoda surowców. Tym bardziej wiecie, co chwilę coś się lepszego znajduje. Więc... Wiecie o co chodzi. Dopiero jak znajdziemy przedmioty legendarne na 40 poziomie, bo zdaje się, że poziom 40 jest maksymalny, to będziemy mogli tutaj sobie ulepszyć już na trzeci maksymalny poziom. Dobra, teraz mamy trochę czasu, żeby to zadanie drugie zrobić. Tutaj, które się pojawiło. Tylko, że tutaj się nie mogę przenieść. Ok. Tutaj wrócimy do tego. Za 30 minut. Does it get any more cozy than Hogsmeade?
Zwróć uwagę, że tu patrzcie, jak wejdziemy, to mamy jeszcze trzy skrzynie skarbów do odkrycia, stron przewodnika 6 i trzy posążki Demimoza, także jeszcze sporo. Najgorsze jest to, że nie wiem, gdzie co one są, te przedmioty. Tutaj byłem. Wiecie co, może przejdziemy tędy, co? A tu jest kłódka jakaś, o. O, tutaj coś mamy, dobra, otwórzmy to. A, jest posążek Demimoza. Dobra, fantastycznie. Mind now, Demi guys. Revelio. Dobra, super. Tu jeszcze jakiś budynek jest. Dobra, otwórzmy go. Nie wiem, czy tam w środku coś jest. Jest. Otwórzmy. Trzeci poziom. O, może być coś ciekawego. Kurczę, strasznie wciąga ta gra, powiem wam. Jest skarb. Duże kwadratowe dywany. Także to wszystko do statystyk, do wyzwań jest potrzebne. Tutaj byłem. Tam skrzynia jest, ale tam chyba też byłem. Najgorsze, że ja tu nie mogę, kurczę, latać i jak tu przejdziemy przez to, to się utopię. Revelio. A, dobra. Kurde, sorry, ludziska. Z tymi kotami, z głaskają, to jest... Stray, można koty głaskać. Ale kurczę, gra na 5 godzin, czy na 4 nawet, i za stówę. To jest jakaś paranoja. Czekajcie, czy ja tutaj byłem? Aha, właśnie, u tej babeczki możemy coś kupić. Chyba coś, co potrzebuje. A, to jest tylko nawóz. To nie. Ale możemy te rzeczy od razu przy okazji posprzedawać. Zresztą wszystkie możemy posprzedawać. Bo tego już nie będę używał. Chociaż te okulary. 83 to są słabe, dobra. 83, 78. Always open. You be sure to stop by soon. Hello. Is there something I can help you with? How do you do? I'm Saccharissa Tugwood, and I have an exciting business proposition for you. Now, it may surprise you to learn that someone of my obvious esteemed lineage would be in business. But I only want to help the less fortunate. That's incredibly nice of you. Oh, there's more. You see, I've been experimenting with a new beauty cream. A cream that will rid our glorious school of the hideous, greasy pustules plaguing our poor pubescent classmates. But I've run out of the key ingredient, Boobatuba pus. Boobatubas do grow in the Forbidden Forest, however. If only I could pay someone to collect a few for me. What precisely are Boobatubas? Disgusting things, really. Covered in protrusions. One needs to squeeze them to collect the pus. Fui. They smell simply awful and seem to move on their own. Ugh, I wouldn't go near the things if it weren't for my devotion to my classmates. Postaram się dla ciebie zebrać. I can try and find some for you if I have the time. Marvelous. I'd go myself, but I don't want to. I only need a few Boobatubas, but they grow wild, so you'll have to look around.
Okej. Odpryszczanie. Aha, tutaj nie użyjemy tego, no tak. Into the Forbidden Forest for Booba Tubers. I hope it's worth the risk. No dobra, lecimy, zrobimy to zadanie. Hogsmeade, here I come. Dobra, śmigamy. Jakoś na miotłę mi się lepiej lata niż na hipogryfie. Zakazany las. Patrz, jak to fajnie wygląda. Wlatujemy w jakieś krzaczory. No super. This is where Sakurisa said to go. Now where are those booba tubers? O kurde, to mamy trolla jakiegoś na 33. A tam jest wejście. Just my luck. Confringo, defend us. Expelliarmus. Arresto momentum. Confringo. Kurde, wytrzymałeś gada gatek. Zaraz sobie tutaj pomogę czarami. 1900 obrażeń. Jeszcze troszkę będzie po nim. Pokonaj trolle 5 na 10. No jeszcze. Widzicie, jako, też to można jako wyzwanie traktować. Jest to. Oh, that smells awful. Only four more, thank goodness. Tam coś jeszcze jest, ale to tutaj mamy chyba to. Trochę się ten świat nam powiem zmienił. Tam stronę walczą? That should do it. I'd better get back to Sakurisa now. Expelliarmus! Expelliarmus! Incendio! Spróbujmy jeszcze tego trolla tutaj pokonać, to może, wiecie, wpadnie nam. Jak tam przejść? O, 70 czarnych księżników. Dobra, mamy wyzwanie ukończone. Kurde, pieczone, no. Expelliarmus.
6 na 10. Też można się traktować jako jakieś tam aktywności poboczne. Dobra, mamy te smarki troli, jeszcze zdobyłem. Możemy wracać. Chociaż zobaczmy, czy w pobliżu tutaj nie ma coś do zrobienia, ale ja tutaj chyba to wyczesam. O, od skąd to się to pojawiło tutaj? Ta zagadka Merlina. Tutaj wszystko zrobiłem, zdaje się. No widocznie nie. Where's that goblin hell? Kingfringo! I know. You're the little son that saved Trimble. Kingfringo! You... No! Kingfringo! Incendio! Don't try that. Expelliarmus! Bring second! Arrest them, Momentum. You'll die. Kingfringo! Defender! No, pozamiatane. A, tutaj będziemy musieli, widzę. Szukać motyli. Powiem wam, ta przeszkadza podczas walki, ta trzecia sekcja zaklęć, bo musimy robić Lumos. Przejeżdżać. Revelio. Tutaj w pobliżu nie widzę kolejnych, ale myślę, że sobie poradzimy. O, tutaj są kolejne. Lumos. A, chyba muszę użyć Incendio. No, to jeszcze jest jedna partia. Revelio. Lumos. Gdzie jest trzeci? Tu nie ma. Tu jest jeden. A tu jest trzeci, dobra. Nie zauważyłem. 8 na 20, widzicie? Mamy tutaj tych wyzwań. Czy jeszcze 12? Ale powiem wam, że jak kurczę tutaj wszystko zrobiłem, patrzyłem 100 razy już na tą mapę i wydawało mi się, że to miałem wszystko porobione. Ale widocznie nie w każdej części tutaj mapy tego lasu byłem, więc to się nam coś odkrywa jeszcze w międzyczasie. Dobra, mniejsza z tym. Przeniesiemy się tutaj. O. Zaraz zobaczymy, czy tam się tam coś rozmnożyło. Ale powiem wam, że to taki średni pomysł. To, że będziemy mieli więcej zwierząt w zagrodzie, to tylko tyle, że będziemy mogli więcej tych surowców pozyskiwać. Ale ja powiem wam, nie potrzebuję, więc... Nie wiem, czy to mi jest potrzebne. A kurczę, fajnie to ten świat wygląda teraz w tym. Come in. Sorry if there's a smell. New batch of toad-hide. W zimie. Ciekawe, czy jeszcze wrócimy do lata, nie? Do wiosny. Revelio. Sakarissa, I found the booba tubers you needed. Splendid. I hope it wasn't too much trouble. May I have them? Jasne. Of course. Happy to have found them for you. Thank you. And your payment, of course. Now I can begin perfecting my potion to save our poor pimply peers. Don't know who should be more grateful, I or our unsightly spotty classmates. Revelio. One day the wizarding world will know my name. And you will have been a small part of it. 4 na 32.
Widzicie to? 4 na 32, czyli jeszcze 28 zadań pobocznych co najmniej jest w grze. O matko, dobra. Pójdziemy tu, później tu pójdziemy. Generalnie kolejne zadanie już nie będę ruszał. Zaraz się wrócimy tam, zobaczymy, czy się coś tam urodziło. Bo to 30 minut muszę czekać, więc będę musiał zrobić cięcie. Tak, patrzę, czy... tutaj jest coś do zebrania. Dobra, nie ma nic. Mamy ten cmentarz. Na cmentarzu chyba też nie ma nic do zebrania. Się zastanawiam, gdzie te pozostałe przedmioty są. Greetings. Please take your time looking about. Dobra. A to możemy zostawić ewentualnie. Nawozy, dobra, 300 kosztują drogo. No one can say I don't keep a stack shelf. Dobra, tutaj nic nie ma. Co to jakiś stary głupiec? Aha, to ta, dobra. To jest budynek. Revelio. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Tylko to powiem wam, że no jest problem, bo nie wiem, gdzie to, gdzie też pozostałe rzeczy możemy znaleźć. Wydaje mi się, że do wszystkich budynków już zaglądałem. Mówicie, no wszystko jest przeszukane. Kurde, pieczone, no. Nie wiem, gdzie te pozostałe skarby i to wszystko musimy znaleźć. Czarna magia. To mamy jeszcze stronicę, przecież strony przewodnika do zebrania. Kurde no. Chyba nie będę was z tym przynudzał. Zrobimy sobie jakieś inne aktywności. Tutaj ciekawi mnie ten budynek. Czy możemy go jakoś tutaj otworzyć? Ale nie wiem, czy coś w środku znajdziemy. Revelio. To jest jakaś piwnica, być może tam będzie jakieś zadanie. O kurde! Widzieliście to? Drugi raz to mogłem otworzyć i zdobyłem 500 tych monet. Ale jaja. Dobra, tutaj sobie innym razem przyjdę samemu może, żeby was już nie przynudzać. No bo widzę, że tutaj kurczę przeszukaliśmy całe miasto, a nam sporo brakuje jeszcze. Kurde, w każdym budynku pusto. Nie wiem, co się stało. Aba, mniejsza z tym. Mam jeszcze parę minut, więc można by było... Widzicie, patrzcie, nam brakuje. Dwie skrzynie, strony przewodnika i dwa posążki de mimoza. Także sporo, chyba że gdzieś tutaj na obrzeżach coś znajdziemy. Dobra, mniejsza z tym. Tutaj mamy na przykład łamigłówkę Merlina, to możemy ewentualnie to zrobić. Jest w miarę blisko. O, tu jest skarb. O, pojawił się skarb. Pojawił się skarb, dobra. Tylko czekajcie, jak tam wejść. A, jeszcze wyżej. O proszę, no tutaj mi nie było, fakt.
Dobra. Jedna rzecz bliżej. What do we have here? A demigod. Mamy skarb i mamy posążek de Mimoza. O, i mamy jeszcze wpis. Fantastycznie. Prywatny pokój pod trzema miotłami. Prywatny pokój pod trzema miotłami to zaciszna przestrzeń poza głównym pomieszczeniem pubu. Profesorowie Hogwardu doceniają odosobniony pokój, w którym mogą się gromadzić, aby uniknąć spotkania z uczniami. Dobra. Teraz muszę jeszcze zmienić porę dnia na noc. Wiecie, trzy rzeczy udało nam się tutaj zdobyć. Całkiem nieźle. Także już jesteśmy bliżej. Mamy 4 na 5, 50 na 55, 8 na 9. Jeszcze jakiś jeden pokój tutaj musi być gdzieś być. Co najmniej. Dobra, ludziska. Wychodzimy stąd. Rzeczywiście te budynki są dosyć wysokie, one mogą skrywać skarby. Hogsmeade, here I come. Revelio. Na szczytach budynków. Oh shit. Dobra, ja tutaj mogę latać? Nie mogę, no ja pierdziu. Natomiast jakaś zagadka widzę chyba z kulą. Matko, co tu tyle tego? Aha, ja to będę musiał niszczyć, dobra. What do you have in store for me this time? Confringo! Gdzie to jeszcze jakieś są? O, tutaj jest jeden. Tutaj jest jeszcze jeden. Jeszcze? Not so tricky after all, Merlin. 9 na 20. Dobra. Jeszcze my się chwilkę pogramy. Później wrócimy do wieży życzeń i zrobimy sobie ten. To zadanie do końca. To pierwsze, które żeśmy ten. Robili. No to będziemy chyba skakać. Po tych zielonych. Obiektach. No. Nie możemy spaść na ziemię, wiecie? What's that? 10 na 20. Okej. Dobra. O, Błotoryja. Błotoryja to zaatakujemy, bo mamy wyzwanie. O, pokonaj 20 Błotoryj. Chyba będzie kolejne wyzwanie, bo to było chyba nie ostatnie.
jeszcze pająków. Okej. Okay. Tutaj muszę kulę znowu przytaszczyć, żeby to otworzyć. Wingardium Leviosa. No cóż, dobra, i teraz tu musimy użyć chyba czaru listka. I should investigate. Revelio. Dobra, ludziska, wracamy do pokoju życzeń. I zaraz zobaczymy, ile tam czasu upłynęło. Przy okazji sobie pozbieramy te przedmioty. A, Mandragora full. Dobra. Elixir możemy sobie stworzyć. Dobra, zobaczmy tutaj, czy już się coś tam udało ogarnąć. O, 3 minuty 30 sekund. Dobra, to zaczekamy. Oczywiście zrobię cięcie, żeby was nie przenudzać. Troszeczkę tutaj pochodziłem. Udało mi się zdobyć 3 skrzynie. A właśnie, misja się zaktualizowała. 3 skrzynie z jakimiś tam przedmiotami. Także tutaj też warto trochę poeksplorować. O kurde. Młode testrali. Ale jaja. Czekajcie, no może nakarmimy je. Mamuśkę i dziecko. Gdzie ono uciekło? No w sumie to tak fajnie nawet. Powiem szczerze. Mamy tutaj włosie. No i proszę, fajnie. Mamy tutaj 3 młode. I tego, super. Zwróćcie uwagę, że możemy mieć tutaj aż 12 sztuk. Ale nie wiem, czy aż tyle chcę. Wolę tutaj inne też gatunki zwierząt hodować, żeby mieć dostęp do, wiecie, do ulepszeń przedmiotów. Hello, Deke. You'll be pleased to know that a little Thestral was born. How wonderful to have more Thestrals in our world. Such misunderstood beasts. I'm sorry that we can both see Thestrals, Deke. Deke is privileged to see such majestic beasts. But sometimes wishes Deke couldn't. Deke is to blame. What do you mean, to blame? Years ago, Deke's master ordered Deke to help him capture a phoenix. The rarest of all beasts that Master had spotted high on a cliff. The phoenix was the most beautiful beast Deke had ever seen. Deke begged Master to leave her be. When Deke hesitated to climb up the cliff as ordered, Deke had to punish himself. As Deke punished himself, Master grew angrier and angrier, and in his frustration cast at the regal bird. Deke suspects the phoenix was protecting eggs when it swooped down in fear and fury. Before Deke could reach him, Master fell from the cliff. Deke stayed on that cliffside for days, punishing himself, before Tobbs found him. Hmm. What a horrible tale, Deke. I'm so sorry. Deke has only told Professor Weasley that story. And now yourself. Deke often wonders what became of that phoenix. Deke feels fortunate to be at Hogwarts now, helping you rescue beasts. Perhaps Deke can make amends for what came before. Hmm.
Myślę, że tego Feniksa złapiemy też. Będziemy mogli tutaj pozyskiwać surowce. Moi drodzy, to wszystko w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Pozdrawiam.